nudzi mi się. Nie ma co robić, co nie? Niby taka fajna pogoda, niby jest okej, ale jakieś takie nudy. Wiesz co? Przyrzekowałam piknikowy koszyk. Możemy się wybrać na piknik, jeśli chcesz. O, w sumie to dobry pomysł. Ej, a ja też się mogę z wami wybrać? W sumie to skończyłam sadzić kwiatki w mojej donicy. I również teraz już mam czas wolny. Mogę z wami pójść na ten piknik? Proszę, dziewczyny. No co to za pytanie? Pewnie, że możesz iść. Zrobimy sobie taki dzień tylko dla najlepszych przyjaciółek? Dobra, niech będzie, a ja mam jeszcze jeden fajny pomysł. Wiecie co? Zamieńmy się naszymi spódniczkami. Każda z nas ma swoją ulubioną spódniczkę. Zamieńmy się nimi. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać w innym ubraniu. Dobra, zgadzam się. Która z was chce moją spódniczkę z futerkiem? Karina! Karina, ja chcę twoją spódniczkę. Twoje futerko będzie mi pasować tutaj do tego mojego futerka. Dziewczyny, w takim razie zacznijmy wielkie przebieranki. W takim razie pomóżmy dziewczynom. Na początek ściągnijmy tę spódniczkę. O, zobaczcie. Ona faktycznie ma tutaj takie fajne, różowe futerko. O, tutaj udało się. Widzicie? Na samym dole takie milutkie. No i teraz ściągnijmy spódniczkę opiekunki zajączków. A, ups, buty spadły. Zaraz to naprawimy. Założymy je z powrotem. O, super. No i teraz tę spódniczkę z futerkiem założymy właśnie tej bohaterce. I chyba jednak najpierw ściągniemy te butki. Tak będzie o wiele łatwiej. O, wow, zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Futerko na dole i futerko tutaj na górze. Jeszcze buciki. No i pierwsza laleczka jest już przebrana. Teraz ściągnijmy spódniczkę z opiekunki pandy. O, właśnie w ten sposób. Tutaj mocno musimy naciągnąć gumeczkę. Jest, udało się. No i zamieńmy teraz te spódniczki. W sumie te dwie bohaterki opiekują się miśkami. Misiem koala zajmuje się Karina, a ta bohaterka zajmuje się miśkiem pandą. Uuu, fajnie! Super, świetnie się w tym czuję. Ten różowy kolor spódniczki pasuje mi do moich włosów, a te ślady stópek tutaj są świetne. Dziewczyny, idę sprawdzić, gdzie jest mój koszyk piknikowy. No właśnie, sprawdź to lepiej szybko, bo ja w tej spódniczce również się czuję super. Tylko ją poprawię. O, uwielbiam takie futerko. Futerko, jakie mają przesłodkie zajączki. O tak, uwielbiam. Hej, ja też mam futerko. Zobacz, tutaj na górze. Pomocy, ratunku, złodziej, złodziej, dziewczyny, pomóżcie, pomóżcie. A, ktoś mnie okradł. Jej, ojej, to Karina, nasza przyjaciółka. Co się stało? Nie bój się, nie krzycz, nie płacz. Już do ciebie pędzimy. Wszystko zaraz będzie dobrze. Nic nie będzie dobrze. Nic z naszego pikniku. Nic się nie uda. Złodziej, złodziej, zobaczcie. Mój koszyczek piknikowy jest otwarty, a co najgorsze, jest pusty w środku. Zobaczcie, nic tutaj nie ma, a było przepyszne jedzenie, napoje, prezenciki dla was. O nie, ktoś mnie okradł. Dlaczego? Dlaczego akurat mi się to przydarzyło? Karina, nie płacz. Nic się nie stało. Możemy przyszykować jeszcze jeden koszyk piknikowy. Nie, ale ja nie mam więcej prezentów. Ale ja nie mam więcej piknikowego jedzenia. Chcę dorwać tego złodzieja. Ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, kto wyciągnął to jedzenie. Czy je zabrał, czy je zjadł, a może gdzieś je schował. Lina, my się tym zajmiemy. Ty sobie usiądź i odpocznij, kochana,
a my przyszykujemy nowy koszyk piknikowy. Postaramy się wszystko to znaleźć i dowiedzieć się, kto to wyciągnął, no i oczywiście dlaczego. Obiecałaś Karinie, że się tym zajmiemy, a to wcale nie będzie łatwe. To jest sprawa dla jakiegoś detektywa, a nawet i dla policjanta. Daj spokój, damy radę. Mamy przecież bardzo czujne noski, mamy duże uszy, więc na pewno usłyszymy, co się tutaj dzieje. No nie za dobrze, bo niestety moje zajączki o niczym nie wiedzą. Nikogo nie widziały, koszyk piknikowy stał obok nich, ale nic podejrzanego tutaj nie było. Myślałam, że może gdzieś obok twoich kwiatków coś będzie, no ale nic, nic nie ma. Te sowy jakoś tak podejrzanie się mi przyglądają. Co jest, dziewczyny? Co jest? Proszę nie udawać, że teraz będziecie spać. Hej, odsuń się troszeczkę. A jeszcze bardziej. I teraz ty. Hej, hej, obudź się. Tak, tak. Chyba znalazłam. Dwie sowy zabrały dwa prezenciki, o których mówiła Karina. O, niedobrze to wygląda. Czy one same to zabrały, czy ktoś im to podrzucił? Karina mówiła, że były trzy prezenciki. O, masz rację, a ja znalazłam tylko dwa. No dobra, nie ma co tracić czasu. Chodź, idziemy znaleźć jeszcze jeden. Tylko gdzie on może być? A Jelonek? Co on tutaj robi? Czy ty też coś masz wspólnego z tą sprawą? Czy ty też coś wiesz? Powinieneś biegać sobie po lesie, po łąkach, a nie się tutaj kręcić. Oho, podejrzane sprawy tutaj się dzieją. Schody pozajmowane. Tutaj niedźwiadek. Nieco wyżej jest mała, urocza małpka. O, do góry nie dosięgam. O, do góry jest moja panda. A nieco wyżej stoi jakiś słoik. Halo, halo! O, to jest ten słoiczek z koszyczka Kariny. To jest on. Mam go. Świetnie nam idzie to śledztwo. Znajdujemy powoli wszystkie rzeczy. Tylko że... nadal nie wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Widziałaś już gdzieś ten prezent trzeci? Nie, nigdzie go nie ma. Dobra, idę szukać dalej. Na dole wszystko już jest sprawdzone. Chyba usiądę na naszej windzie. O, w ten sposób. I podjadę sobie do góry i sprawdzę, co się dzieje na piętrze. Do góry, do góry, do góry. I jestem w sypialni. Teraz tylko hops! O rany! Zobaczcie, co tutaj jest! Widzicie to? To są rzeczy z koszyka Kariny. Mamy tutaj prezent, jakieś pudełko może z miodkiem i szklaneczkę do picia lemoniady. Udało się! Wszystko znalezione! Ktoś zrobił nam niezłego psikusa i te wszystkie rzeczy porozrzucał w naszym domku na drzewie. Ale wszystko jest, trzy prezenty i reszta rzeczy z koszyczka piknikowego Kariny. Na, zobacz, czy to są wszystkie rzeczy, które miałaś schowane w koszyczku i prezenty, i wszystkie pojemniczki, i ta filiżaneczka? Ej, dziewczyny, zgadza się, jesteście fantastyczne, jak udało wam się to wszystko odnaleźć tak szybko. Wcale nie było łatwo, wręcz przeciwnie, było bardzo trudno. Później zajmiemy się dalszym śledztwem, kto zrobił nam takiego okropnego psikusa. A teraz już nie traćmy czasu, tylko chodźmy na ten nasz wymarzony piknik. Urocze laleczki Enchantimas! Dzisiaj wybierają się na piknik. A wy byliście kiedyś na pikniku? Jedliście kiedyś przepyszne rzeczy na kocyku, w lesie albo gdzieś obok wody, nad jeziorem? To napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Pamiętacie? Dziewczyny zamieniły się swoimi spódniczkami, ale wyglądają bardzo fajnie. Chociaż ta spódniczka w marchewki oczywiście bardziej pasuje do tego zajączka niż do pandy.
zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Lubicie Enchantimals? No to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!